Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Grewkowicz, Wasz przewodnik tatrzański. Witam Was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie na 15 już rozmowach z przewodnikiem, gdzie motywem przewodnim tego odcinka, tematem tego odcinka będzie Q&A, czyli Wy zadajecie mi pytania, a ja będę na nie odpowiadał. Będę moi drodzy odpowiadał na te pytania, które zadaliście mi na story portalu tatrzańskiego, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, ale także na te pytania, które zadacie mi tutaj, czy to na Instagramie Wy, czy na Facebooku Wy. Moi kochani, prośba taka do Was, napiszcie, czy dobrze mnie widać, czy dobrze mnie słychać, czy wszystko jest w porządku, będę Wam bardzo wdzięczny za feedback i to jest dla mnie bardzo ważne. Cześć Agnieszka, witam Cię serdecznie, fajnie, że znowu jesteś z nami, słuchajcie, no super. Okej, widać, słychać. O, Piotrek pozdrawia Pienin, z Pienin, pozdrów Pieniny. Dobra, moi drodzy, powitanie za nami. Przypominam i proszę Was, żebyście udostępniali tę relację, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, żeby było nas jak najwięcej, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym programie dowiedzieć. No i kochani, koniecznie subskrybujcie portal tatrzański na YouTubie, ponieważ później tam wyląduje zapis, relacja z 15 rozmów z przewodnikiem, więc będziecie mogli sobie otworzyć później i posłuchać jeszcze raz tego, co tutaj sobie powiemy. Zapraszam Was także, moi kochani, koniecznie Was, którzy są na Facebooku, do polubienia portalu tatrzańskiego na Instagramie i Was, którzy są na Instagramie, zapraszam oczywiście do polubienia portalu tatrzańskiego na Facebooku. Moi kochani, także polubcie mnie na Facebooku, będzie mi bardzo miło, to takie miłe podziękowanie za moją pracę. Piszcie przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz na Facebooku oraz przewodnik Mariusz na Instagramie. I będzie mi, moi drodzy, niesamowicie miło, jak to zrobicie. I przypominam Wam, to jest ostatnie z ogłoszeń, że już jutro o godzinie 12 będzie kolejny odcinek naszego kawowego programu, który nazywa się Tydzień w Tatrach. Pierwszy taki program o Tatrach, który podsumowuje to, co działo się w minionym tygodniu. I słuchajcie, no niestety mnie nie będzie, ponieważ ja zrobię dla Was coś innego. Muszę jechać tego dnia do Zakopanego, ponieważ no to jest ostatni dzień, kiedy muszę zrobić pewną rzecz. Miałem to zrobić w zeszłym tygodniu, ale siła wyższa ze mną wygrała. Więc jutro będzie sam Krzysiek prowadził Tydzień w Tatrach. Ale moi drodzy, nie martwcie się, jutro nagram dla Was coś online z Tatr. Więc bądźcie na Facebooku, na portalu tatrzańskim, ponieważ jutro będzie wycieczka online z przewodnikiem. Tak, moi drodzy, więc zapraszam także jutro. Czuwajcie na portalu tatrzańskim, będzie fajnie. Słuchajcie, już zadajecie pytania. Ja już jestem, że tak powiem, po ogłoszeniach. Mariusz się pyta o osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim, jakie trasy polecam. I słuchajcie, to pytanie też padło na story, w sensie to było pytanie bardziej o dzieci w wózku, no ale myślę, że jeżeli chodzi o poziom trudności tras, no to mówimy o tym samym, więc na to pytanie odpowiem. Słuchajcie, robimy tak, ja mam zawsze ze story, zadajecie tych pytań na story naprawdę mnóstwo. Ja wybieram powiedzmy około 20 pytań, dzisiaj wybrałem 20 pytań, więc zacznę na nie odpowiadać, ale Wy także koniecznie po prostu zadawajcie mi pytania, czy to na Instagramie, czy na Facebooku i działamy. Barbara się pyta, czy jaskinia mroźna w Dolinie Kościeliskiej jest czynna? Tak, jest czynna, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby coś było nie tak, na pewno byśmy na portalu tatrzańskim pisali, więc wszystko powinno być jak najbardziej ok. Ewentualnie możesz wejść na stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego tpn.pl i sprawdzić komunikat turystyczny, tam jak najbardziej powinno być napisane. Cześć Janusz, pozdrawiam z Skierniewice, to bardzo blisko mojego miasta rodzinnego, bo jak słyszycie po moim niesamowitym góralskim akcencie, od razu widać, że jestem z Zakopanego, nie? Ja no żartuję, jestem moi drodzy z Rawy Mazowieckiej, to jest moje rodzinne miasto w województwie łódzkim. Dobra, nagadałem się, standardowe 5 minut o niczym minęło, więc moi kochani, zaczynam czytać pytania i konkretnie, żebyśmy po prostu od razu przyszli na obiad, będę Wam opowiadał. Za tydzień będzie też bardzo fajny odcinek, ale nie spoileruję, zostańcie do końca, dowiedzcie się, bo myślę, że sporo smaczków tatrzańskich będzie Was czekało za tydzień. Będzie fajniej i ekscytująco na pewno. Dobra. Tutaj mam pytanie, ktoś się pyta, jak najszybciej dostać się z Krzeptówek na Palenicę Białczańską bez auta? Palenica Białczańska, moi drodzy, to jest parking, gdzie się zostawi auto w drodze nad Morskie Oko. No i co mogę Wam powiedzieć? No ciężko jest się dostać z Krzeptówek na Palenicę bez auta, bo najpierw trzeba jechać w rejon dworca,
a potem z dworca busem. No chyba, że coś jeździ i przejeżdża przez Krzeptówki, ale jest to bardzo nie po drodze, więc wydaje mi się, że nie. Trzeba jechać na dworzec i następnie busem na Palenicę Białczańską. Dzięki Sylwia za pozdrowienia. Też pozdrawiam Sylwię, czyli koleżankę zza ulicy, jak dobrze kojarzę z dzieciństwa. Prawda, Sylwia, poprawisz mnie, czy dobrze myślę? Myślę, że dobrze pamiętam. Jednak te 19 lat się w Rawie Mazowieckiej mieszkało. Okej, okay, dobra. Czyli ja dostać się z Krzeptówek, czyli tam, gdzie jest sanktuarium, kościół, na Palenicę Białczańską już wiemy. Bez auta jest to skomplikowane, no trochę długie, ale słabo. Buntowniczka z wyboru na Instagramie pyta się, że szuka fajnych miejsc na oryginalną fotę w Bukowinie Białce i gdzie takie miejsce znaleźć. Słuchaj, no ja nie jestem fotografem, więc nie znam tych takich fajnych miejsc dla fotografów, więc musisz, no nie wiem, wejść na jakieś strony fotografów na Facebooku, poszukać, zobaczyć i myślę, że tam jak najbardziej będzie to udostępnione. Grzegorz pyta, czy w dobie pandemii można biwakować na taborisku przy Polanie pod Wysoką w Dolinie Białej Wody. Słuchaj, musisz zadzwonić do Martina, który zarządza tym taboriskiem i się zapytać. No, na przykład to taborisko na przymorskim oku przy pawilonie na Włosienicy, to, moi drodzy, ma być otwarte. Ja czytałem na stronie PZA, że ma być otwarte, no ale nie było dokładnie podanej daty kiedy, więc wydaje mi się analogicznie, że tabor też powinien być otwarty po stronie słowackiej. Widzisz, Sylwia, jednak coś pamiętał. No to miło. Pozdrawiam cię serdecznie. Czy w tatrzańskich Stroińskach przyjmują na glebę? Tutaj mam takie pytanie. Słuchajcie, jako to, że no nie mam za bardzo czasu, żeby jakieś wycieczki tatrzańskie jako przewodnik prowadzić teraz, dopiero będę 19 sierpnia prowadził pierwszą wycieczkę po Tatrach jako przewodnik, no to powiem wam szczerze, że do końca nie wiem. Na pewno miało nie być gleby ze względu na pandemię koronawirusa, ale tak jest oficjalne zarządzenie. Ale jak to wygląda nieoficjalnie, no to słuchajcie, ja nie jestem w stanie wam odpowiedzieć. Może ktoś napisze, kto był w ostatnim czasie w schronisku na noclegu, jak to wyglądało. No ja na pewno, patrząc na to, jak wygląda aktualnie sytuacja, bym na pewno nie szedł na tą glebę tak po prostu, ach, może się uda, może nie. Chyba że przyjdziecie dość wcześniej, będzie jeszcze dużo czasu, żeby wrócić. To tak. Zdecydowanie. Katarzyna się pyta, gdzie się wybrać na pierwszą wędrówkę z dziećmi i 6 i 12 lat? Tutaj już kolega Mario Błaszczak mnie tutaj poprawia, bo znaczy nie poprawia, tylko odpowiada za mnie, bo mówi, że to zależy od umiejętności dzieci, a Katarzyna pisze, doszli sami nad Moko i z powrotem. No to już coś chodzą, to ja, Kasia, na twoim miejscu, na przykład poszedłbym z nimi, nie wiem, Sarnia Skała, Gęsia Szyja, gdzie jeszcze można się wybrać, Grześ, troszeczkę z takim sytym podejściem, no to bym się wybrał zdecydowanie na przykład na Trzydniowiański Wierch przez Krowi Żleb. To jest, słuchaj, jak oni tam wejdą, to już i na Wołowiec potem wejdą. Myślę, że daliby radę. No, tak bym zaczął. Grześ, Sarnia Skała, Gęsia Szyja, Trzydniowiański Wierch, cztery wycieczki. Ładny widokowo, Trzydniowiański trochę już stromy, trochę dużo podejścia. Myślę, że dla dzieci będzie super. Przemek się pyta, czy obecnie można wejść na lodową przełęcz tatrzańskiej Jaworzyny. Nie, nie można, szlak jest zamknięty ze względu na ten mostek, który no jest już w sumie nie pierwszy raz uszkodzony, więc niestety, ale szlak jest od Jaworzyny zamknięty. Estera pyta, czy istnieje możliwość przejścia Orlej Perci bez noclegu w pięciu stawach czy w Murowańcu w jeden dzień, czyli Zakopane, Orla Perć, Zakopane. Powiem ci, że tak, ale wymaga to niesamowicie dobrej kondycji. Naprawdę, to jest wyprawa dla osób o niesamowicie dobrej kondycji. Dla przykładu, ja ostatni raz taką turę Zakopane, Orla Perć, Zakopane robiłem z taką bardzo miłą rodziną, jeżeli to oglądacie, serdecznie was pozdrawiam, która była dobra kondycyjnie. Słuchajcie, no szli takim tempem, jakiego ja oczekuję jako przewodnik. Nie było to tempo, nie wiadomo, nie wiem, jak szybkie, nie biegliśmy po górach, ale czas był taki. 4 godziny na zawrot,
8 godzin na krzyżne z zawrotu, taki tradycyjny czas przewodnicki. No i następnie 5 godzin schodziliśmy. Wystartowaliśmy 4 rano ze stacji Bipi przy rondzie Jana Pawła II, tak zwanym rondzie kuźnickim, i skończyliśmy o 21 równo. 17 godzin trwała wycieczka. Da się szybciej, bo Orlom da się przejść szybciej. Myślę, że ktoś, kto naprawdę ma świetną kondycję, jest w stanie ugryźć, nie wiem, dla przykładu 45 minut na podejściu, 2 godziny na Orle i godzinkę na zejściu, no to te, no 4 godziny nawet jesteś w stanie, że tak powiem, jak masz super kondycję, to jesteś w stanie o 17 wrócić, jak wyjdziesz o 4, ale to jest naprawdę czas dla osób, które super mają kondycję, więc no ja zdecydowanie zalecam mieć zapas czasowy, gdy się wybieramy na Orlą. Więc moi drodzy, tak to aktualnie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o Orlą. Okej. No Łukasz, powiedziałem, że szlak na lodową przełęcz z Jaworowej na razie jest zamknięty i nie ma żadnej daty otwarcia. Tutaj pytanie, czy są jeszcze jakieś szlaki w Tatrach, gdzie będzie potrzebny sprzęt zimowy? Moi drodzy, wydaje mi się, że nie. Ja na wszystkich szlakach nie byłem, też raportu ze wszystkich szlaków nie ma. Ale tak, na Rysy są jakieś płaty śniegu, da się przejść bez problemu, nie ma problemu, można bez raków. Na Oporle i Perci też już widziałem zdjęcia, ludzie przechodzili, raki nie były potrzebne. I następnie co, na Krzyżne można wejść, więc no nie widzę takiego szlaku, na którym nie dałoby się wejść bez sprzętu zimowego. Na pewno poza szlak jakieś żleby, no na pewno sprzęt będzie potrzebny, ale na szlaku turystycznym nie. O, czy jest teraz, przekonałem Cię do noclegu w schronisku. No jest to duża pomoc, zdecydowanie wyjście ze schroniska. Warto zabukować nocleg wcześniej, żeby po prostu fajnie cieszyć się tym wyjściem. To zdecydowanie tak. Dobra, od ilu lat można iść na Rysy z przewodnikiem? Ojejku, ile... Ja rozumiem to pytanie w ten sposób, że pytasz, ile lat musi mieć dziecko, żeby przewodnik zabrał je na wycieczkę. No ja na przykład chyba najmłodszego uczestnika miałem, jak dobrze pamiętam, to miał lat 12 czy 13, no ale super sobie poradził, tak, zdecydowanie zestaw wiaferata wystarczył, lina nawet nie była potrzebna, żeby mu pomagać, super sobie radził chłopak, później byliśmy razem na Orlej Perci, więc naprawdę mega, mega, mega. No ale pytanie, jak się twoje dziecko porusza? No ja, jeżeli chodzi o Orlą Perć, to myślę, że 12 lat to jest takie minimum, no chyba, że jest jakiś 10-9-latek, który jest super obyty, przeszedł Czerwone Wierchy, Wołowiec, Starorobociański i naprawdę jest wybitny jak na swój wiek, no to wtedy mógłbym się podnieść takiej wycieczki, ale tylko indywidualnie. Więc moim zdaniem to dużo zależy od dziecka. Absolutnie nie wziąłbym dziecka, nawet 12-letniego, na Rysy, które nigdy wcześniej w górach nie było. Na pewno musiałoby mieć już jakieś spore doświadczenie górskie jak na swój wiek. No i tyle, no też wtedy rodzic musi wiedzieć jedną prostą rzecz, on oczywiście musi iść z tym dzieckiem, same dziecko z przewodnikiem odpada, no ale jeżeli rodzic musi też być świadomy, że jeżeli przewodnik stwierdzi, że dziecko, że rodzic, może nie dziecko, bo dziecko nie ma nic do gadania, ale że rodzic po prostu przewartościował, no zawyżył umiejętności dziecka, no to wtedy wycieczka będzie zacofana, Boże, co ja powiedziałem, widzicie, to jest na żywo, tego się nie wytnie, wycieczka jest zacofana, nie wierzę, że wycieczka została wycofana, zawrócona z terenu ze względu na bezpieczeństwo, pamiętajcie, że bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze. No ale to już przewodnik doskonale wie, który był wielokrotnie na Rysach, jak powinien się zachować uczestnik w danym miejscu, jaki powinien być czas w danym miejscu, jak przewodnik idzie z grupą. Więc słuchajcie, czasem na przykład jak ja idę z grupą, ludzie się denerwują, że na przykład ja coś podważę, na przykład ich kondycję, czy zasugeruję na przykład jakąś zmianę. No ale słuchajcie, to wszystko wynika z bezpieczeństwa, ponieważ naprawdę my przewodnicy, chodząc na no, dziesiątki, setki wycieczek, no po prostu wiemy, gdzie i w jakim miejscu, jak powinniście wyglądać fizycznie, tak? I to naprawdę nie ma problemu ocenić. Ja na przykład miałem pana Jurka, serdecznie pana Jurka pozdrawiam, naprawdę świetny człowiek.
I powiedziałem mu, że za czarnym stawem, że no dalej na rysy absolutnie nie idziemy, ponieważ on wejdzie, ale nie zejdzie. To będzie helikopter na 100%. No i teraz jest takie pytanie, po co iść, tak? Ja nie był pan Jurek w stanie wejść na szczyt. On by wszedł, ale nie wiem, może by się doczłapał do wagi na nocleg, może nie. Ale na pewno nie dałby rady zejść samodzielnie, tak? No to było widać, że nie. To byłby helikopter albo ewentualny transport półżywego człowieka do wagi. Więc słuchajcie, czasem ludzie nie potrafią zrozumieć naszej decyzji przewodników, ale to wynika, moi drodzy, z doświadczenia i z troski o was. Pamiętajcie o tym zawsze. Dobra, rozgadałem się. Widzę, że się śmiejecie z zacofanej wycieczki, ale spoko, też bym się śmiał, gdybym to oglądał. I jedziemy dalej. Jakie szlaki polecasz dla osób, które mają lęk przestrzeni? Trudne pytanie. No każdy ma ten swój lęk na pewno troszeczkę inaczej sformułowany. Więc no jak ktoś ma lęk przestrzeni, no to co? Na pewno z takich wysokogórskich szlaków. Starorobociański Wierch, Czerwone Wierchy, Wołowiec. Tam nie ma przestrzeni. A na przełamanie na przykład Morze Szpiglasowe Przełęcz też nie ma jakichś strasznych przepaści. Więc chyba to bym polecił, ale zacząłbym od Tatr Zachodnich i zobaczyłbym, jak się oswajam z przepaściami i tyle. Jak na przykład chcesz bardzo przełamać swoje bariery, to fajnym pomysłem jest na przykład wynająć przewodnika na Świnicę czy na Zawrat, ponieważ są to szlaki, gdzie ta ekspozycja jest względnie krótka. No i w razie czego przewodnik czy to opuści na linię, czy wyciągnie na linię, nie będzie to trwało całego dnia. No rysy na pewno nie, chłopek jest bardzo eksponowany, chłopek to oczywiście Mięgorzowiecka Przełęcz pod Chłopkiem, więc to odpada. Magdalena się pyta, co pije, więc żeby nie było, mam nadzieję, że nie poleje laptopa. O, czekajcie, wodę pije, o widzicie? Op. Woda. Nie ma, Instagram też widzi, że woda. Nie ma, moi drodzy. Co pijesz? Joanna się pyta, kiedy odcinek o burzach. Wiedziałem, że o to zapytacie, a nie chciałem, bo obiecałem, że będzie. Moi drodzy, nie wiem, kiedy będzie odcinek o burzach. Ja wam powiem, że w tej chwili tylko pracuję. W sumie chodzę do pracy, pracuję, wracam z pracy, pracuję. Potem muszę gdzieś jechać, zrobić jakieś nowe programy wycieczek dla was i ja tylko pracuję. I ja w sumie nie pamiętam, kiedy miałem jakiś dzień wolny ostatnio i zapowiada się, że mój następny dzień wolny to będzie urlop, na który mogę sobie pozwolić dopiero do 20 listopada, bo wcześniej nie mam czasu na to. Agnieszka napisała, woda ognista, nie, przewodnik abstynent już od ponad roku. Na pewno jeszcze przez rok, taki plan sobie założyłem. Więc nie wiem, Joanna, chciałbym o burzach zrobić, ale burze wymagają solidnego przygotowania. Nie chciałem tego zrobić po łebkach, żeby tylko fajny tytuł was przyciągnął. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Na pewno nie za tydzień i nie za dwa. No teraz mam szalony okres, więc nie wiem, jak to będzie. Na razie, że tak powiem, prawie pracuję, a moja przerwa od pracy to jest na kilka godzin snu, no i w sumie tak to wygląda. I myślę, że to się szybko nie skończy, bo ja mówię, urlop dopiero 20 listopada, wcześniej po prostu nie mam czasu na urlop. A w przyszłym roku będzie to lepiej wyglądało na pewno. Dobra, jedziemy dalej. Okej. Nie. Jak urlop 20 listopada, to gdzieś, gdzie jest ciepło, polecę, ale tam, gdzie są góry, żeby zrobić dla was program wycieczki. Więc będzie to, moi kochani, zdecydowanie połączone dobre z pożytecznym. Dobra. Czy droga do Morskiego Oka jest już zamknięta? I o to często pytacie, to jest bardzo ważny temat. Tak, droga do Morskiego Oka jest już zamknięta, moi drodzy. Tak, zdecydowanie nie dojdziecie do schroniska. Z tego, co ja wiem, da się dojść do schroniska, jeżeli pojawicie się na wodogrzmotach Mickiewicza przed godziną 6 rano, ale już nie wrócicie. Już nie wrócicie, moi drodzy, tą samą trasą na parking. Musielibyście wrócić przez 5 stawów, więc pętla przez Szpiglasowy Wierch jest możliwa. Wejście od Moka, zejście do Piątki, no ale rysy musielibyście wrócić przez Świstówkę, przez Piątkę. No jest to do zrobienia. Jak macie dużo siły, czemu nie? Pytanie, czy macie dużo siły. Halina się pyta, czy mam czas dla żony. Oczywiście, że mam czas dla żony. Dla rodziny zawsze mam czas. Ja jestem, Halina, z tych ludzi, którzy mówią, że zawsze jest czas, są tylko złe wymówki. Ja to zawsze robię w ten sposób, że po prostu, no, skracam sobie czas na sen i
pracuję, poświęcam czas rodzinie. Oczywiście wiadomo, że nie jest to tak dużo czasu, jakbym chciał, no ale staram się jak mogę. Wiadomo, nikt nie jest idealny. Gdzieś tam zawsze człowiek upada, poświęca tego czasu za mało, robi jakieś głupoty, ale wiesz, ja naprawdę, choćbym spał 4 godziny, nie narzekałbym na brak czasu, bo zawsze jeszcze można godzinkę skrócić. Dobra. Jakbym tutaj, pytanie na Instagramie, jakbym ocenił zdobycie koziego wierchu w porównaniu z rysami? No, dużo trudniejsze rysy. Na kozim wierchu nie mamy żadnych łańcuchów, idąc bezpośrednio z Doliny Pięciu Stawów, więc rysy dużo, dużo wyższa półka. Buntowniczka z wyboru, jak z łódzkiego znalazłem się w górach. Okej. No jak? Prosta rzecz. Wiesz, ja zawsze lubiłem zmiany. Studiowałem turystykę i rekreację w Warszawie na WF-ie, plus pracowałem w hotelu jako boy hotelowy, nosiłem walizki, otwierałem drzwi, witałem gości hotelowych. A ciekawa praca, jak dla młodego łebka, naprawdę byłem zadowolony, życie tam poznałem, więc na pewno in plus. I co? No i zobaczyłem, że jest kurs przewodników tatrzańskich. W ogóle nie chciałem iść na taki kurs, mówię, gdzie tam, ja przewodnik, bez sensu, mnie się do tego nie nadaje absolutnie. No ale co? Zauważyłem, że on jest w Krakowie, więc jest powód, żeby się przeprowadzić do Krakowa, rzucić studia, rzucić pracę i zmienić swoje życie. No i w sumie wahałem się chyba z 5 minut, czy nawet 2 minuty. No i rzuciłem wszystko, wyjechałem do Krakowa, zaryzykowałem. Początek był oczywiście trudny, no ale, że tak powiem, dziękuję moim rodzicom za wsparcie, którzy zawsze mnie wspierali, zawsze gdzieś tam pomogli. Fajnie, że mogli, fajnie, że chcieli, bo móc, a chcieć to też nie jest jednoznaczne. No i jakoś się, że tak powiem, poukładało. Ryszkowicz mówi, ale wyglądasz na zmęczonego bardziej niż w czasie epidemii, gdy byłeś zamknięty w domu. Wiesz co, może ja nie jestem zmęczony, ale niewyspanie za mną chodzi. No. Wczoraj była niedziela, miałem dzień wolny, no to odciąłem na 2 godziny, no, po prostu tak, żeby się zresetować od świata. Dobra, jedziemy dalej z pytaniami o Tatrach. Słuchajcie, na kto kogoś interesuje, to ja tutaj koleżanka się zapytała, jak trafiłem w góry z Łódzkiego. No to jest pytanie, że tak powiem, tematyczne Q&A, bo też mogą być pytania o mnie, ale może już damy sobie spokój z jakimiś pierdołami na mój temat. Jak macie jakieś konkretne rzeczy, co tam chcecie wiedzieć, to nie ma problemu, odpowiem wam. Ale przejdźmy do gór. O. Czy parking na Palenicy Białczańskiej trzeba rezerwować? W tym tygodniu nie, do piątku nie. Ponieważ ze względu na to, że nie ma dojścia do Morskiego Oka, to moi drodzy, nie trzeba rezerwować. Więc przyjeżdżacie i są stare zasady, później już będzie trzeba rezerwować. Rafał się pyta, czy mam wieści o odcinku Świnica Zabrat. Wiesz co, miałem takie wieści przed pandemią, że szlak ma być zrobiony w te wakacje, ale ma mieć inny przebieg niż miał ten poprzedni. No ale temat umarł ze względu na koronawirusa, no i żadnych nowych informacji aktualnie nie mam. Być może coś się dzieje w TPN-ie, czego po prostu co jeszcze do mnie nie dotarło. Okej. Okay. Dobra. Kraków, moje miasto, buntowniczka. O, Kraków, super miasto. Ja mi się bardzo dobrze tutaj żyje. Małgorzata pisze, że tak mnie zaintrygowała ocena, kto sobie poradzi z jakimś szlakiem. Może coś więcej o tym, ale to jakieś konkrety zadaj. Ja wolę na konkretach pracować, bo tak ogólnie to wiecie, mógłbym gadać dużo. Stara się pyta, jaki szlak według ciebie jest najpiękniejszym szlakiem w Tatrach? Szlak to znakowany, do Koprowy Wierch, Dolina Mięguszowiecka, Górne Piętro Klinczowa, Wyżnie Koprowe Sedlo i następnie Koprowy Wierch, 2363 metry. Taka wycieczka, super. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Jak krok po kroku oswoić osobę z lękiem wysokości, z wysokością i przestrzenią? Było już podobne pytanie. Więc moi drodzy, to jak powiedziałem, najpierw Tatry Zachodnie, no tam przestrzeń jest, ekspozycji nie ma. A potem jakiś szpiglasowy wierch z takich, powiedzmy, mniej eksponowanych, a potem warto wynająć przewodnika, przejść się z nim na Zawrat czy Świnicę, tam gdzie jest więcej ekspozycji i sprawdzić się pod okiem fachowca, jak to wyglądało. Moim zdaniem jest to bardzo dobry, jak najbardziej, pomysł. Krzysiek się pyta, czy rezerwacja na Palenicy będzie przez całe wakacje? Ma być w ogóle już cały czas, ale słuchajcie, jak to wyjdzie, więc to zobaczymy, tak? Ponieważ
Ciężko mi się do tego odnieść, ponieważ TPN pewnie podsumuje po wakacjach, czy to po prostu da radę, czy to dobrze zadziałało, czy nie. I pewnie, jeżeli dobrze to będzie działało, to zostanie na stałe. Jeżeli źle, to pewnie to zniosą. Zobaczymy po wakacjach, bo ciężko o siebie powiedzieć. Małgorzata, jak poznajesz, kto sobie poradzi, a kto nie, na przykład z chłopkiem? Wiesz co, Małgorzata, to wygląda tak, że ty jako, nie wiem, osoba powiedzmy mniej doświadczona, tak zakładam z góry, no nie będziesz w stanie tego zrobić, ponieważ wiesz, jeżeli na przykład ja dla przykładu byłem 42 czy 4 razy na rysach jako przewodnik, to ja po prostu wiem, po prostu z doświadczenia wiem, jak ludzie wyglądali w danym momencie, którzy później weszli bez problemu, weszli, ale byli zmęczeni, ledwo weszli, co mi się też raz zdarzyło, że długo schodziliśmy, albo zawracaliśmy. I po prostu to jest baza doświadczenia, wiesz, tego się nie da tak nadrobić. No, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie tak jednoznacznie. Dołączam do pytania o wejście na Koprowy Wierch. No to jest na Słowacji, parking Szczyrbskie Pleso przy elektryczce i dalej polecam mapę, tam wszystko sobie zobaczycie bez problemu. Wpiszcie szlak na Koprowy Wierch w Google, a wszystko wam wyskoczy, moi drodzy. Mgoral pyta, jakie szlaki do biegania polecam. Nie biegam, to nie wiem. Nie będę polecał szlaków do biegania, bo nie wiem. Wydaje mi się, że wszędzie warto biegać. Tam, gdzie masz radę, gdzie masz kondycję, jak najbardziej, czemu nie? Czemu się ograniczać? Łukasz się pyta, czy TPN planuje wprowadzić ograniczenia liczby wejść na niektóre szlaki. Swego czasu była mowa o szlaku na Morskie Oko i do Doliny Kościeliskiej, ale potem temat chyba umarł. Była mowa tylko o Morskim Oku ze względu na pandemię, ale wydaje mi się, że nie będą prowadzone żadne ograniczenia, ponieważ to też są pieniądze dla parku, bardzo potrzebne pieniądze na utrzymanie szlaków, na wypłaty, na utrzymanie infrastruktury. To są potężne koszty i nie widzę takiej potrzeby, żeby limitować wejścia. I wydaje mi się, że nic takiego nie wejdzie. To miały być tylko, że tak powiem, walory bezpieczeństwa. Dobra, jak pomóc osobie w przypadku napadu lęku wysokości w górę? No słuchajcie, każdy napad lęku wysokości jest inny. Ja miałem ludzi, którzy mieli napady. W sumie jedną taką dziewczynę pamiętam, która miała taki mocny napad lęku wysokości. Gdy wchodziliśmy na zawrat, no to moi kochani, spokój, spokój, spokój. Dać tej osobie czas. Nie stresować jej. Jeżeli ktoś, kto idzie z dołu, będzie marudził, że blokujecie szlak, a tak mi się zdarzało w Tatrach, no niestety nie pozdrawiam takich ludzi, no to trzeba uspokoić tą osobę, stanąć w jej obronie, powiedzieć, słuchaj, tutaj, nie wiem, pani czy pan się boi, jesteś taki kozak, to bo trzeba być wcześniej, tak? A teraz jest taka sytuacja i spokojnie musimy sobie poradzić. No jeżeli spokój nie pomoże, osoba się nie ostudzi, no to jest problem. No najlepiej mieć ze sobą, jak się idzie z taką osobą, uprząż, na przykład lążę do wiaferat na szlakach z ekspozycją, z łańcuchami, żeby mogła się wpiąć, a i nawet linę do asekuracji, żeby ewentualnie taką osobę przeasekurować, no ale też trzeba linę umieć używać. No każdy przypadek jest inny zdecydowanie, więc ja tutaj nie dam jednej receptury. No jeżeli jest nasza w terenie takim, że ktoś ma napad na Czerwonych Wierchach, na Kresanicy, no to tam jest naprawdę bardzo szeroko, więc ciężko o napad, no to spokój tylko, tak? A jeżeli spokój nie pomoże, no to zostaje tylko wezwanie TOPR-u i zabranie takiej osoby śmigłowcem, jeżeli dostanie paraliżu ze strachu. No nie widzę innej możliwości. Magdalena, TANAP, czyli odpowiednik TPN-u, nie pobiera opłat za wejście na teren, więc wejście na Tatry Słowackie jest darmowe. Pioron pyta, czy możesz opisać przejście przez jaskinię Mylną, czas przejścia, zwężenia, trudności. Wiesz co, no to nie jest odcinek o jaskini Mylnej, to by zajęło trochę za dużo czasu. Słuchaj, jest masa opisów w sieci, na portalu tatrzańskim, na wielu różnych stronach, relacjach prywatnych, na blogach. Śmiało znajdziesz sobie bez problemu relacje w necie, więc polecam wpisać w Google. Koprowy Wierch, jaki to stopień trudności, pyta Betty. No na pewno długa wycieczka, bez dwóch zdań, ale nie ma żadnych trudności. Jedyne co, to trzeba pilnować szlaku, bo można się zgubić pod koniec, bo jest słabiej widoczny, ale zazwyczaj idzie dużo ludzi i część zbacza troszeczkę ze szlaku, ale raczej nie zauważyłem, żeby były z tym jakiekolwiek większe problemy. Jest to szlak trekkingowy stricte, no i tak naprawdę tyle. Jak wygląda karabinek, który pozwoli wpiąć lążem w łańcuch? Jaką musi mieć średnicę?
Powiem Ci, że nie wiem dokładnie jaka to jest średnica, ale każdy karabinek od normalnej lonży Wiaferata wejdzie w łańcuch w Tatrach. A jak wygląda lonża od Wiaferat? Zapraszam do odcinka sprzed 2 tygodni, gdzie mówiłem Wam jak rozpocząć przygodę z Wiaferatami, opisywałem sprzęt na Wiaferaty i moi drodzy, bez problemu po prostu każdy karabinek od normalnej lonży przejdzie przez łańcuchy, nie ma problemu. Większość karabinków dużych, takich zwykłych HMS-ów też da radę, ale pamiętajcie, że lonża bez absorbera energii jest nic nie warta, ponieważ jak odpadniecie, może Wam połamać kręgosłup, więc musi być absorber energii. Estera pyta, o Estera, dzisiaj wyrastasz na lidera wśród fanów, ponieważ pytasz najwięcej. Czyli dla bezpieczeństwa warto brać ze sobą uprząż na rzeki typu Orla Perć w razie lęku wysokościowego. Estera, ja uważam, że na Orlą trzeba wziąć zestaw Wiaferata. Kask, lonża, uprząż. Obowiązkowo. Ponieważ to jest Wiaferata, tylko że wykonana w taki, a nie inny sposób, zdecydowanie trzeba wziąć zestaw. Słuchaj, na Orlej wystarczy, że ci się poślizgnie noga, ukruszy się kamień i lecisz i giniesz. Po co? Możesz mieć lążę, zatrzymasz się, obijesz rękę, nie wiem, nogę, wstaniesz, pozamiatasz i idziesz dalej, albo wracasz. A po co tracić życie, tak? Bo ktoś ci powie na szlaku, że gościu, jak masz lążę, to tu się nie wybieraj, ty się tu nie nadajesz. Już słyszałem takich ludzi, no. W ogóle ignorujcie takich kozaków. Ja to mam taką zasadę, że zawsze lubię mówić moją wycieczką, że ignorujcie ich. Liczy się bezpieczeństwo wasze i innych. A że ktoś jest kozak, no to nie wiem, niech sobie wyjdzie trzecia ze schroniska w 5 stawach i ma wtedy orlą dla siebie, może ją przebiec 2 razy, tak? Jak jest taki kozak, albo niech zacznie jak chłopaki, na przykład jak Filip Babicz, który wiesz, gdzieś tam zaczyna biec o 17, bo przebiegnie tam w godzinkę całą orlą. No to dla kozaków jest taka godzina, a dla ludzi są godziny ludzkie. O, tak puentując ten temat. O, Beata mówi, że ma taką samą koszulkę. Bardzo się cieszę, pozdrawiam. Stara koszulka portalowa, już nieprodukowana, znalazłem ją w szafie, bo oszczędzam koszulki termoaktywne na wyjazd, inne, więc w czymś muszę chodzić, ale fajnie, bardzo fajna koszulka. Okej, dobra. Dobra, okej, to czytamy dalej. Dobra. Gdzie na wycieczki... O, słuchajcie, tutaj Mario pyta, akurat zadał takie pytanie. A i akurat padło też na story, gdzie na wycieczki w Tatry można udać się z maluchem w wózku dziecięcym? Czy dla malucha pozostaje tylko nosidło? Słuchajcie, w wózku dziecięcym, czy to w wózku inwalidzkim, trasy takie, gdzie jest łatwo. O, Mac, proszę bardzo, odpowiedź o karabinku jest. Fajnie, że zadałeś pytanie i oglądasz. Super dla Ciebie, plus, więc kłaniam Ci się nisko. Okej. Okay. Moi drodzy, czyli tak, jeżeli chodzi o trasy dla osób z wózkiem inwalidzkim czy z wózkiem dziecięcym, takie mniej tłoczy, no to tak, na Popradzkie Pleso, z parkingu o tej samej nazwie Popradzkie Pleso przy elektryczce na Słowacji, na pewno Polana Biała Woda, 3 km od Łysej Polany, no dość krótka wycieczka, ale bardzo ładne widoki na końcu. Dolina Jaworowa do rozejścia pod Muraniem też jest asfalt. No Morskie Oko tradycyjnie, z wózkiem dziecięcym Dolinę Strążyską też przejdziecie, no z inwalidzkim już nie. Też z wózkiem dziecięcym przez Wierch Poroniec na Rusinową Polanę dojdziecie, no z wózkiem inwalidzkim już nie. Jeszcze można ewentualnie pokusić się o wycieczkę do Śląskiego Domu, no tylko tam jest dużo pchania pod górę, więc no z dziecięcym jeszcze może jako tako, z inwalidzkim na pewno problem, ale można zadzwonić do hotelu górskiego Śląski Dom i tam za 20 euro od osoby zapewniają transport na górę, a uwierzcie mi, że warto, jak ktoś nie może wejść, to warto zapłacić te 20 euro, żeby po prostu podziwiać te piękne widoki. Ja na pewno bym to zrobił, bo to jest piękna, zdecydowanie piękna dolina. No słuchajcie, to są takie miejsca, które mi się teraz przypomniały. Szczególnie, że na przykład Polana Biała Woda jest praktycznie pusta od ludzi, dużo mniej ludzi. No Jaworowa Dolina do rozejścia pod Muraniem też jest pusta. Tak samo jak mniej ludzi będzie poszło na Popradzkie Pleso, no ale nie liczcie na to, że będzie zupełnie pusto. Też tych ludzi trochę będzie, ale będzie ich trochę mniej. No i to tak naprawdę, moi drodzy, tyle z takich szlaków, które przychodzą mi do głowy. Musiałbym się dalej troszeczkę zastanowić, że tak powiem, głębiej nad tym tematem. No ale może, słuchajcie, to jest fajny pomysł na odcinek, ja to sobie zapiszę.
I tak zrobimy. Ja też Was poproszę, zrobię na story portalu Tatrzańskiego, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, taką ankietę, jakie chcielibyście tematy kolejne rozmów z przewodnikiem. I moi drodzy, tam sobie zobaczymy, może coś mi fajnego zasugerujecie, liczę na Was. A ten temat jest bardzo fajny. Tylko muszę się do niego przygotować jeszcze lepiej, żeby było dobrze. I ona się pyta, jak z płatnością kartą w schroniskach w Murowańcu można, wreszcie polskich schronisk nie można, na Słowacji też nie ma, więc gotówkę trzeba mieć przyszykowaną i błagam Was, jedziecie na Słowację, kupcie euro. Słuchajcie, to jest takie irytujące dla Słowaków, gdzie przychodzą Polacy i chcą płacić w złotówkach. No słuchajcie, no waluta jest euro, kupuje się euro, nie jest to problemem kupić euro. Ja wiem, że czasem jest nie po drodze do kantoru, ale można wyciągnąć z bankomatu, będzie prowizja, trudno. Można też założyć kartę, w Waszym banku na pewno są konta walutowe, czy są tak zwany popularny Revolut, więc jak najbardziej. Mario, do schroniska tam z wózkiem, no to po Prackie Pleso tam jest schronisko, nawet dwa hotele takie, hotel i schronisko, no mniej więcej, więc bez problemu. Okej, okay. No i moja zdecydowanie liderka dzisiejsza, Estera, zadaje kolejne pytanie. Estero, pytaj dalej, ja już to bardzo lubię, zapamiętam Cię na kolejne live, mam nadzieję, że będziesz. Najbardziej popularna instagramerka, mam nadzieję, że mnie polubiłaś też na Instagramie prywatnie, przewodnik Mariusz, prawda? Powiedz mi to. Dobra. Myślisz, że jest więcej takich szlaków w Tatrach, gdzie taki sprzęt się przydaje i warto go kupić, czy raczej jeśli nie planuję wspinaczek, to polecasz wypożyczyć? Wiesz co, słuchaj, na rysy możesz zabrać, możesz go zabrać na rysy, na zawrat, na świnicę, na czerwoną ławkę po stronie słowackiej, na polski grzebień. Naprawdę jest gdzie ten zestaw do wiaferat wykorzystywać, a potem może polubisz wiaferaty, bo wiaferaty to nie jest wspinaczka, to jest więcej niż trekking, ale to nie jest dalej wspinaczka, więc ja bym kupił zdecydowanie taki zestaw. O, słuchajcie, ciekawy głos. Edyta napisała kilka słów o rezerwacji na Palenicy, bo była. I teraz czytam wszystkim, bo to jest na Facebooku. Edyta pisze, byłam sceptycznie nastawiona co do rezerwacji miejsca parkingowego na Palenicy Białczańskiej, ale teraz jestem zdecydowanie na tak. Byłam w sobotę, o godzinę 8 bez problemu wyjechałam na parking. Miejsce na mnie czekało. Podobna sytuacja z biletami wstępu do TPN. Zalecano kupno biletów online. Można zaoszczędzić sporo czasu, wiem co mówię. W niedzielę kolejka w Kuźnicach była bardzo długa. No czyli widzicie, jest już jedna osoba zadowolona. I moi drodzy, słuchajcie, no ja dlatego, mi się na początku ten pomysł wydawał dziwny, ale ja jestem człowiekiem, który nie ocenia, dopóki nie ma badań. Ja jestem człowiekiem, który stara się swoje poglądy po prostu popierać jakimiś danymi, czy to naukowymi, czy po prostu jakimikolwiek innymi z rzetelnego źródła i zobaczymy, co TPN powie po wakacjach, jak wyglądał ten system rezerwacji. Jestem bardzo ciekawy, czy na przykład nie było zatorów, czy ludzie, którzy rano chcieli ruszyć na szlak, nie mieli problemów z parkingiem, bo to też jest bardzo ważne. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będą osoby, które będą się opowiadały po różnych stronach. Estera mówi, że śmiała się tak głośno z tej influencerki, że nie usłyszała, co mówię. No, pytałem się, czy mnie polubiłaś na Instagramie, przewodnik Mariusz, no jesteś moją ulubioną, znaczy ulubioną, żeby inne panie się nie czuły urażone, bo rozumiem, że Estera to kobieta, ale dzisiaj jesteś najbardziej aktywną instagramerką, więc no naprawdę bardzo mi miło. Powiedziałem Ci, Estera, że jest dużo innych szlaków, gdzie Ci się zestaw wiaferata przyda, więc kup. Rysy, świnica, zawrat, czerwona ławka, polski grzebień, takie pierwsze z brzegu. Kolejna osoba pisze, że jest zadowolona z systemu rezerwacji TPN, więc jak widzicie, nie ma ustawki, ludzie są zadowoleni, a to ludzie rządzą tym, jak wygląda świat. Wy, konsumenci, rządzicie tym, jak wygląda rynek przewodnika, rynek TPN-u. To wszystko jest dla Was, moi kochani. Dzięki, Anna, za miłe słowo. Słowa Estera tego nie widzi, ale to przeczytam. Anna napisała na Facebooku, masz wiedzę i warto podpytywać się Ciebie. Nie dziwię się Esterze. Bardzo miło, dzięki za miłe słowa. Lubię, motywuje mnie to do pracy. Dobra, jedziemy dalej z tematycznymi pytaniami. Kuźnice, Kościelec... O, to jest fajne pytanie. No to już ktoś naprawdę zapytał tak konkret. Kuźnice, Kościelec, Świnica, Kasprowy. Jednego dnia. Wymagające, że bez problemu do zrobienia. Na pewno dla turysty bardzo wymagające. Więc moi drodzy, to jest bardzo trudne w jeden dzień przejść na Kościelec, zejść, przejść na Świnicę i potem na Kasprowy.
Więc moi drodzy, zdecydowanie, jeżeli słuchajcie, no to musicie mieć super kondycję. No, dla mnie jako przewodnika nie byłoby to jakieś, powiedzmy, niesamowicie. Ojejku, jak mi się fryzura ułożyła. Masakra. Dobra, trudno. Piękny być nie muszę. Słuchajcie, tak, no dla mnie jako przewodnika przejście takiej trasy, no to na pewno nie byłoby jakiś, nie wiem, straszny wyczyn, tak? No bez problemu bym to przeszedł. Tylko że ja robię rocznie 2000 km po górach. A czy wy tyle robicie? Czy jesteście na tyle wytrenowani, żeby po prostu dać sobie radę? No to jest tylko dla osób super wytrenowanych taka tura, zdecydowanie. No poza tym to jest za dużo, nie będziesz miał przyjemności, chyba że zjedziesz z Kasprowego kolejką, co jest fajnym pomysłem, żeby zaoszczędzić ostatnie 2 godziny dla nóg, które są najgorsze, no bo zejścia są zdecydowanie najmniej lubiane przez turystów. Jakub się pyta, co jest trudniejsze do przejścia, Orla czy Grań Rochaczy? No zdecydowanie Orla Perć, Rochacze przy Orlej. To jest no, dużo łatwiejsza ścieżka, więc zdecydowanie Orla. Darek się pyta, czy zakupię wstępu online, nie trzeba wstać w kolejce, jak to wygląda? Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że nie. No słuchaj, ja jako przewodnik mam taką licencję, którą się opłaca i w tym są wejścia do parku. Ja na przykład po prostu idę przez bramki, jak jest duża kolejka i jestem sam, to po prostu idę i tyle. Pani nawet mnie nie zaczepia, tylko patrzy na mnie, jakiś człowiek idzie, wychyla się przed szereg, to chyba może wejść. Nawet nie pyta. Jak pyta, no to mam legitymację w ręku, ale też się do okienka nie pcham, żeby ludzi nie denerwować. No i po prostu idę dalej, nie? Więc jakbym miał bilet online, to zrobiłbym dokładnie to samo. Nie stałbym w kolejce. Uważam, że to byłoby głupie, żeby TPN wprowadzał bilety online i następnie, żeby stać w kolejce. No to jest w ogóle zaprzeczenie logiki, tak? Dobra. Nie, Jolka. Ja bym nie stał w kolejce, jakbym kupił bilet online. Na pewno nie. Uważam, że jeżeli TPN by powiedział, że kupujesz bilet online i masz stać, to się w ogóle mija z celem, bo w zeszłym roku mieli taką akcję na banerach, że, no już nie pamiętam hasła, było bardzo fajne, ogólnie TPN ma dobry marketing, za co naprawdę szanuję. I ja bym po prostu powiedział, że no nie będę stał w kolejce, kupiłem online, no to jeżeli park nie zadbał o to, żeby była osoba od sprawdzania biletów online, no to jaki to ma sens, tak? No nie, ja bym na pewno nie czekał. No ja bym się nie zgodził z czymś takim, uważam, że jest to absurdalne. Ale widzi, jak ktoś z TPN-u to ogląda, no to słuchajcie, macie tam do poruszenia zdecydowanie temat, co z tym zrobić, no bo ludzie się skarżą, tak? Jolka pisze, że była tydzień temu w poniedziałek w Kościeliskiej, pani ją zawróciła i kazała jej stać w kolejce, to jest absurdalne moim zdaniem, tak? Więc macie w TPN-ie na pewno coś do przemyślenia. Ja nie wiem, czy to tak faktycznie działa, czy tak nie, ale to już osoby, które się tym zajmują, powinny wiedzieć. Dobra. Ktoś się pyta, czy można wejść na Mnicha przez płytę, czyli najłatwiejszą drogą, bez umiejętności wspinaczkowych. Tak, zdecydowanie, nie ma problemu, to jest prosta droga, ale musisz być sprawny fizycznie, czyli silny, dobra kondycja, silne ręce, obyty z górami na szlakach turystycznych i bez problemu wejdziesz na Mnicha z pomocą przewodnika. Zapraszam na wycieczki z portalem tatrzańskim na Mnicha, bez problemu dasz radę. Agnieszka też pisze, że za mną raz wołali w kirach, bo przeszłam z biletem online obok kasy, nie czekałam w kolejce. Ale wołali czy cię zawrócili, bo to też jest ważne. No za mną też kilka razy wołali, jak szedłem z moją legitymacją przewodnicką, no ale tylko mówiłem, że jestem przewodnikiem, no i w sumie pani machnęła ręką i tyle, tak? Tak, pytanie o Orlą już było, czy trzeba zabrać sprzęt? Tak, uprząż Ląża, kask zabieramy na Orlą Perć, zdecydowanie. Najlepsza trasa na Bystrą, pyta Mirosław. No z Doliny Kościeliskiej, Dolina Kościeliska, Iwaniacka Przełęcz, Grań Ornaku, Siwa Przełęcz, Siwy Zwornik, Bystry Przechód, Bystra, powrót tą samą drogą albo przez Staro Robociański dla wydłużenia drogi. No tak, Agnieszka zawrócili. No to słuchaj, ja nawet chyba napiszę z ciekawości do TPN-u, jak to wygląda, no bo powiem, że fani portalu Tatrzańskiego się skarżą, a to jest poważna sprawa. I ja to postaram się, że tak powiem, napiszę do TPN-u i będę czekał na odpowiedź i jak tylko dostanę odpowiedź, to w którejś tam rozmowach z przewodnikiem stanowisko TPN-u w tej sprawie Wam podam, bo też chcę wiedzieć, dlaczego to działa w taki sposób. No, a skarży się dużo osób. Myślę, że powinno to działać inaczej, bo
Było takie hasło, które mi się przypomniało: co się stało, to już się nie odstanie. I to było hasło, że kupuj online, bo nie będziesz stał w kolejkach, tak? No czyli jak to wygląda, no nie? No trzeba się to zdecydowanie z TPN-em zapytać. Może nie wiedzą, że tak to wygląda, tak? No wiecie, to jest duża instytucja, też nie można obwiniać ludzi na górze o wszystko, więc zobaczymy, z chęcią zapytam, jak to wygląda. O, Łukasz napisał, że pokazał bilet w telefonie, przeszedł, pan nawet nie sprawdzał dokładnie. No widzicie, macie różne zdania. O, Gron Agnieszka napisała, że po prostu przeszli, nawet nikt ich nie zaczepił na bramkach, stwierdzili, że mają online, no to pokażą strażnikowi. I słusznie, ja tak też robię z moją legitymacją przewodnicką. Idę po prostu, nawet nie zawracam czasu pani, która jest w budce, ponieważ ja jestem człowiekiem uczciwym. Nie szedłbym, nie płacąc za coś, kiedy trzeba zapłacić, tak? Więc ja mam czyste sumienie i to jest najważniejsze, żeby wasze sumienie było czyste, tak? Okej. Okay. Dobra. Poza szlakiem, który szczyt z korony jest najłatwiejszy? No Kończysta i Baranie Rogi. No ścieżka jest ewidentna na te dwa szczyty. No i moim zdaniem bez problemu. Na te dwa szczyty, jak ktoś jest obytym turystą, są to najłatwiejsze dwa szczyty z korony, czyli z 14 najwyższych szczytów Tatr. Przełęcz Krzyżne na pierwszy raz w Tatrach. Czy to dobry pomysł? Jedno z pytań. Ktoś się pyta, jaki szlak najlepszy na Krzyżne. No na Krzyżne w sumie oba szlaki są długie, strome, więc nie ma znaczenia, jak podejdziesz. Ja bym chyba podchodził Pańszczycą, a schodził to pięciu stawów. Gdybym miał tak zrobić, to bym zrobił to tak. Znaczy Przełęcz Krzyżne na pierwszy raz w Tatrach to dobry pomysł. Jeżeli masz super kondycję, to tak. Ale jeżeli nie, to możesz stracić, że tak powiem, urok do gór. Danusia się pyta, kiedy wycieczka na Maderę. Jest nowy termin, 7-14 listopada. Serdecznie zapraszam, tylko połowa miejsc już została. I Madera będzie w przyszłym roku także w marcu i w maju. Ale zapraszam już w listopadzie, będzie fajnie. Joanna się pyta, jak czasochłonne jest zdobycie uprawnień przewodnika. 2,5 roku kurs. Plus skomplikowane egzaminy, ale tu niespodzianka, bo coś się na koniec wam więcej o tym powiem. A więc Joanna zostań do końca i rozwieje twoją ciekawość. Sławomir się pyta, czy 13-latek na rysach poradzi sobie z zestawem Viaferata. Słuchaj, no ja nie wiem, nie znam twojego 13-latka. Ja miałem 12-latka z zestawem Viaferata i sobie poradził, ale naprawdę był obyty z górami, miał super kondycję. Widać, że rodzice w jego rozwój górski inwestowali i to było widać. No fajnie mi się z nim szło, ale no to są dzieci, ciężko mi powiedzieć. Okej, dobra, tutaj widzę, że Lux Art, no nie było dawno od mojej Estery pytania. Estera, jeżeli jeszcze mnie oglądasz, to napisz coś, bo tak dziwnie, jak nie widzę twoich pytań. Okej. Artur. O, Artur tutaj mówi, że pytania Januszowe. No Artur, no cieszę się, że ty jesteś specjalistą i nie musisz zadawać pytań, ale jest dużo osób, które chcą zapytać się o rzeczy, teoretycznie dla osób ekspertów proste, więc jeżeli jesteś ekspertem, to ja ci serdecznie gratuluję i polecam mniej jadu, więcej, że tak powiem, tolerancji i szacunku do bliźniego i tego ci życzę dzisiejszego wieczoru. Dobra, LuxArt pyta, ponawiam pytanie, czy wejście na Kozi Wierch od 5 stawów jest trudniejsze niż przejście granatów od Murowańca? Który odcinek Orlej Perci polecasz dla kogoś, kto idzie na nią pierwszy raz? No granaty są trudniejsze niż wejście na Kozi Wierch. Co prawda teraz zrobili tam łańcuchy, wcześniej tylko były na skrajnej sieczkowej przełęczy, teraz są przed tą szczeliną z krokiem, ale jest bardziej, no, trudniej, jest dużo więcej eksponowanych momentów, więc zdecydowanie jest trudniej. Trudniej. Jak i słuchaj, no jeżeli chodzi o odcinki Orlej, obejrz sobie live'y na YouTubie portalu Tatrzańskiego i wtedy sobie możesz zobaczyć, opowiedziałem, zrobiłem dwa odcinki Orlej, 2,5 godziny gadałem. Zapraszam do obejrzenia, tam wszystko rozłożyłem na czynniki pierwsze. Estera mówi, że ciągle ogląda i myśli nad pytaniem, zadaj mi pytanie, czekam. Przemek się pyta, czy odwołacie wycieczkę klubową na Lodową z Jaworzyny? Ma być 18 lipca, tu szlak zamknięty. Słuchajcie, zapraszam was do klubu tatrzańskiego. To jest taka fajna inicjatywa, gdzie zaledwie za 199 zł macie 12 fajnych wycieczek z przewodnikiem, z czego ponad połowa jest latem, gdzie jest najwięcej turystów. I wycieczka Przemku nie będzie odwołana. Będzie zmieniona trasa po prostu, będzie z
od Teringi, tak? Nie ma problemu. No była 2 lata temu od Teringi, teraz miała być w drugą stronę, ale nie martw się, będzie w drugą stronę po prostu znowu. Za rok będzie po prostu od Jaworzyny w takim razie. Chyba, że się jeszcze uda, nie? Ale do Klubu Tatrzańskiego zapraszam, wpiszcie w Google Klub Tatrzański, zapraszam, fajna inicjatywa. Jak Przemko oceniasz, fajna inicjatywa? Dobra. Jakie zimowe szlaki w Tatrach są odpowiednie dla osoby, dla której będzie to pierwsze takie wyjście? Zakładając, że umie używać raków i ma doświadczenie w turystyce zimowej w Beskidach. No to od razu odpowiadam, że doświadczenie turystyczne w Beskidach no niewiele się zda w Tatrach, ponieważ Tatry to są góry o charakterystyce alpejskiej. No i zdecydowanie moi kochani, no doświadczenie w Beskidach wiadomo, że jakoś procentuje w Tatrach. Ja nie powiem, że nie odważę się powiedzieć, że nie. No ale w Tatrach są zupełnie inne zagrożenia niż w Beskidach. Ja uważam, że pierwsze szlify, jeżeli chodzi o zimę, koniecznie trzeba z przewodnikiem, bo to są trudne rzeczy. No chyba, że idziecie na gęsią szyję, sarnią skawę, no to nie. Ale jeżeli chcecie iść gdzieś wyżej, czy to na Czerwone Wierchy, na Kasprowy, czy już dalej w ogóle Tatry Wysokie, to najpierw polecam zimowe obozy wędrowne, które oferta już będzie pod koniec lipca zimowych obozów wędrownych i kursów turystyki zimowej. I polecam zimowe obozy wędrowne. Jest to nasz autorski produkt portalu Tatrzańskiego, ponieważ zauważyliśmy taką niszę, że dużo osób na przykład, wiecie, idzie na kurs, tam są liny, ale oni nie chcą tych lin, bo oni są zupełnie zieloni i po prostu chcą się wdrożyć. Więc wymyśliliśmy obozy wędrowne, gdzie chodzimy, trzymamy 3 wycieczki górskie, uczymy się hamować czekanem, chodzić w rakach, używać lawinowego ABC. Mamy 2 fajne wykłady o bezpieczeństwie w zimie, o zagrożeniach, o tym, jak się przygotować do wycieczki zimowej, jak używać sprzętu, potem to ćwiczymy w terenie. I to jest super program, obóz zimowy, naprawdę polecam. A jak ktoś chce więcej, chce liny, wspinaczkę lodową, no to kurs turystyki zimowej jest dla niego. Koniecznie pod okiem przewodnika zacząć zimę. Moi drodzy, zima to nie jest zabawa. W ostatnich latach ta turystyka zimowa bardzo zebrała na sile, ale zima to nie jest zabawa, naprawdę. Pamiętajcie o tym, jest to bardzo, bardzo ważne. No Artur, ale kto jest panem Januszem? Ja jestem panem Januszem czy nie? No jeżeli ja cię irytuję, to po prostu wyłączę relację, no nie widzę problemu. Słuchajcie, no przecież ja rozumiem, że wszystkim się nie dogodzi, więc zawsze możesz wyłączyć relację i to polecam, jeżeli twierdzisz, że cię irytuje. No po co się katować? Ja bym nie oglądał kogoś, kto mnie irytuje. No chyba, że po prostu potrzebujesz trochę atencji, dlatego ci poświęcam trochę czasu, bo staram się zawsze wszystkim ludziom dogodzić, więc proszę, to dla ciebie. Trzymaj się. Okej. Tutaj Iza pyta, jeśli już było pytanko, to wybaczcie, ale jak oceniasz poziom techniczny trasy na Ciemniak, Kopa Kondracka, Dolina Małej Łąki, czyli Czerwone Wierchy w porównaniu do podejścia na Rysy od Słowacji? Kondycyjnie podobnie, trudności jeszcze mniejsze, no bo nie ma łańcuchów żadnych ani schodków. Więc tak w skrócie myślę, że to jest to wystarczająca odpowiedź na Twoje pytanie i wyczerpuje tak naprawdę temat. Krótko i na temat. Dobra. Drogi bez asekuracji pozaszlakowe. No nie wiem, Kończysta, Mnichowa Kopa, legalnie można wejść, Baranie Rogi, no to co mi się nasuwa, jest dużo szczytów bez asekuracji. Nie wiem, Wołowiec Mięguszowiecki, Wołowcowa Przełęcz, Chińczowa Turnia od Wołowcowej Przełęczy. No jest cała masa miejsc poza szlakiem, gdzie można wejść bez używania sprzętu, ale od tego są przewodniki, czy to pana Cywińskiego, czy pana Szczerby, czy pana Witolda Henryka Paryskiego. Oni są od tego, no byli od tego specjalistami. O tak, Iza się Estera się pyta, no jest wreszcie pytanie, jeśli nie jestem zwolenniczką nocnych zejść, spotkałem kiedyś niedźwiedzia po zmroku, a chciałabym uchwycić piękny zachód słońca i szybko wrócić do auta, to na jakie szczyty się wybrać? No Estera, no nie ma takiej opcji, niestety. Po zachodzie słońca, będąc w górach, no nie ma takiej opcji, żeby jakoś się szybko ewakuować. No, zawsze jest to ryzyko. No niestety tak jest ryzyko. Po prostu no, trzeba iść jakąś grupą ludzi. O, Beata mówi, że Nosal. No w sumie tak. Nosal tak, ładne zachody na pewno. To tak, ale ogólnie no raczej nie. No i tak się zejdzie po ciemku, tak, ten odcinek. No krótko, bo krótko, 45 minut, ale zawsze. No ale ciężko niedźwiedzia spotkać. No Janusz, już odpowiedziałem na Twoje pytanie, jakie tutaj
drogi pozaszlakowe bez asekuracji można zrobić, więc możesz sobie potem odtworzyć relację, dlatego subskrybuj portal tatrzański na YouTubie i tam będzie wszystko powiedziane. Małgorzata się pyta, jak wygląda z perspektywy przewodnika osoba, która wolniej chodzi w grupie. Małgorzata, twoje pytanie jest nieprecyzyjne, ponieważ nie wiem, co to znaczy. Wolniej, tak? No jeżeli osoba chodzi trochę wolniej niż reszta grupy, no to nie jest to problemem. Dostosowuje się tempo do grupy. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że ktoś szedł wolniej, ale oceniłem go pozytywnie, że jego kondycja jest ok. Po prostu trafił na bardzo mocną grupę i po prostu dałem taką osobę do przodu, żeby dostosować tempo do niej. Nie było żadnego problemu. Zazwyczaj jak dasz taką osobę z przodu, to ona idzie jeszcze szybciej niż ty szedłeś wcześniej i ona nie dawała rady. No to jest taka zagrywka psychologiczna i to działa. No a jeżeli jest ktoś bardzo słaby i nie da rady wejść na wycieczce, po prostu z przewodnikiem dalej iść i zagraża to bezpieczeństwu jego, grupy i przewodnika, no to taką osobę trzeba odprowadzić do najbliższego punktu schroniska, gdzie zejdzie sama, lub jeżeli przewodnik oceni, że ona może zejść sama, no to po prostu osoba za swoją zgodą schodzi sama, bo jest dorosła, no chyba że nie chce, no to wtedy przewodnik ma obowiązek zawrócić całą grupę i zejść tą osobą na dół. Tak to wygląda. Estera, wielki kopieniec, no na pewno większa szansa, jak zejdziesz na spotkanie misia niż z nosala, jeżeli to cię interesuje. Też w miarę krótkie zejście. Okej. Okay. Dobra, powoli się, moi drodzy, zbliżamy do końca, bo prawie, że tak powiem, godzinka już zaraz mija, się rozgadałem, czekajcie, jeszcze się napiję. Fajnie mi się z wami gada, powiem wam, że uwielbiam rozmowy z przewodnikiem, moje poniedziałki są takie syte, naprawdę super, dzięki wam. Pytanie... O, Mario ma fajny pomysł, tak, że na zachód można wejść na Rysy i zejść, mając rezerwację, do schroniska po stronie słowackiej. Super pomysł. Fajnie, Małgorzata, że odpowiedziałem na twoje pytanie, że udało mi się, pomimo, że tak powiem, niedoprecyzowania, odpowiedzieć precyzyjnie. Bardzo fajnie, super. Zabieram osobę z UK w Tatry pierwszy raz. Myślę, gdzie go zabrać. Kondycję ma niezłą. Pomimo tego, że ma niezłą kondycję, to bym wybrał Tatry Zachodnie, Czerwone Wierchy, Wołowiec czy Starorobuciański. Zdecydowanie w ten sposób. Cześć, w nadchodzący weekend udaje się na Rysy, prawdopodobnie w niedzielę od słowackiej strony. Orientujesz się, czy pogoda może się zmienić, bo póki co ma padać. Powiem ci tak, pogoda się prognozuje na 2 dni max. W Tatrach w ogóle nie patrz, co będzie teraz w niedzielę, bo to nie ma sensu. W ogóle jest poniedziałek, patrz w piątek po południu, bo teraz to jest w ogóle nieobiektywne, wszystko może być w niedzielę. Nie sprawdza się tak pogody w góry. Oj, przepraszam. Nie sprawdza się tak pogody w górach aż na tyle do przodu. Estera, nie ma problemu, ale rozumiem, że już moje media społecznościowe polubiłaś portalu tatrzańskiego. Powiedz mi, za taką uwagę, atencję twojej osoby, no myślę, że jest to oczywiste. Dobra. Szpiglasowy wierch, dobry dla początkujących, czy zbyt trudne podejście i ekspozycja? Dla początkującego z super kondycją i brakiem lęku wysokości, myślę, że da radę, pomimo łańcuchów, ale najpierw bym go rozchodził gdzieś w Tatrach Zachodnich, czyli podobna odpowiedź do tej poprzedniej odpowiedzi. Zdecydowanie. No to Estera, super, że polubiłaś. Słuchajcie, bądźcie jak Estera, polubcie mnie na Facebooku, przewodnik tatrzański Mariusz Grewkowicz, mnie na Instagramie, przewodnik Mariusz, portal tatrzański na Instagramie i portal tatrzański subskrybujcie na YouTubie. Bądźcie jak Estera. Dobra, koniec tego uśmiechania się. Nie, ja się lubię uśmiechać, moi drodzy. Ja wiem, że pewnie część, jak mnie osób ogląda, sobie myśli, ale sztuczny koleś. On na pewno udaje, robi to tylko przed kamerą, a poza tym jak wyłącza kamerę, to już w ogóle jest zupełnie inny. Nie, moi drodzy, ja mniej więcej jestem taki jak teraz. Wiadomo, że jak ja gadam do kamery czy do wycieczki, to mnie takie flow podbiera, że ja po prostu, że tak powiem, jeszcze więcej mi się chce, jeszcze więcej gadam, uśmiecham się i tak dalej. Ale ogólnie raczej jestem pogodną osobą na co dzień, więc nie mam z tym, że tak powiem, problemu, tak? Więc jakby ktoś się zastanawiał, czy taki jestem na co dzień, to wydaje mi się, że tak. Ludzie, którzy mnie znają, mówią, że w górach i poza górami jestem dość podobną osobą. No i tyle. Dzięki, Monika, za miłe słowa. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Godzina... Mariusz wszędzie polubiony, super. I portal tatrzański też niech ma być polubiony. Moi drodzy, słuchajcie, teraz wam zapowiem kolejny odcinek. Wydaje mi się, że będzie mega, mega, mega ciekawie, moi drodzy. Ale zanim powiem, jaki odcinek, to zostańcie jeszcze
Jeszcze chwilę ze mną. Estera mówi, że iść z tobą w góry. O, słuchajcie, na Instagram, za 20 sekund nas rozłączy, to poczekajcie, to się połączymy. Estera mówi, że iść z tobą w góry to chyba niebezpieczna sprawa, bo więcej energii zużyje się na śmienie niż na wejście. Coś w tym jest, ludzie do mnie to mówią. Więc moi drodzy, Instagram, zaraz się połączcie znowu, bo ja odpalę relację, dajcie mi sekundę. Poczekajcie chwilę, zaraz wam zapowiem odcinek. Kolejny, naprawdę będzie mega interesujący, ale poczekajcie, połączymy się ponownie z Instagramem, bo Instagram ma jakieś ograniczenie czasowe, około godziny, no i teraz nas rozłączyło. I poczekajcie, połączę się znowu z Instagramem. Dobra. Czekamy, czekamy, ale zostańcie ze mną, bo naprawdę będzie mega odcinek za tydzień. Myślę, że będzie was bardzo ciekawiło. Witam Instagram ponownie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną ponownie. Benvenuti ancora una volta, jak to by powiedzieli Włosi. Więc moi drodzy, co, witamy się z powrotem. Widzę, że już przybywają osoby na Instagrama. Ale moi drodzy, witamy się po to, żeby się pożegnać, tak? Bo tak naprawdę już koniec. I ja wam zapowiem następny odcinek, ale zanim to wam przypominam, że zapiszę tego live'a na portalu tatrzańskim na Facebooku i proszę was o udostępnienie tego live'a, tak samo jak o polubienie wszystkich mediów, które przed chwilą przedstawiłem, a przede wszystkim o, moi kochani, o subskrypcję portalu tatrzańskiego na YouTubie, ponieważ później ten odcinek tam wyląduje i będziecie mogli go obejrzeć. I przypominam, że jutro o 12 jest program Tydzień w Tatrach, czyli podsumowanie minionego tygodnia, co się działo w Tatrach, opowie wam Krzysiek. Ja muszę być w Zakopanem i przy okazji, moi drodzy, będę prowadził krótką wycieczkę online po Tatrach, około godzinki 30. Bądźcie ze mną, będzie super zasięg. Opowiemy sobie jutro na żywo o Tatrach, pochodzimy razem po Tatrach. Będzie super, moi drodzy. Szok 2499. Narysy od strony słowackiej, parking popradzkie, Pleso. Wpisz sobie w Google, wszystko ci wyskoczy. Słuchajcie, i tak, kolejny odcinek będzie mega ciekawy, ponieważ moi drodzy, prosiliście mnie o ten odcinek i teraz tak, opowiem wam o tym, jak zostać przewodnikiem tatrzańskim, ale to nie wszystko. Opowiem wam także, co moim zdaniem było fajnego na moim kursie, a co bym zmienił, co uważam, że można było zrobić lepiej, co uważam, że było niepotrzebne i co uważam, że było mega fajne. To będzie po prostu tylko i wyłącznie, moi drodzy, na podstawie moich tam jakichś prywatnych doświadczeń. Więc to będzie bardzo subiektywne. Mój kurs zaczynał się w roku 2011, kończył w roku 2014, więc no to już minęło trochę czasu, być może teraz kursy wyglądają inaczej, ale ja opowiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy, więc dużo smaczków ze środowiska przewodnickiego. Za tydzień was czeka, moi kochani, czyli jak zostać przewodnikiem tatrzańskim za tydzień. Dużo smaczków, bądźcie ze mną za tydzień. Ewa mówi, że mi pozdrowił Zakopane. Pozdrawiam Zakopane, mieszkańców, przewodników, pracowników TPN-u, no i turystów przede wszystkim, i właścicieli kwater, i wszystkich ludzi pozdrawiam, bo ja lubię wszystkich ludzi. Wycieczka online, o której będzie, pyta Karolina, nie wiem, może między 9 a 11, bo najpierw muszę kilka spraw załatwić w Zakopanem, jeszcze w Krakowie muszę coś zrobić. Nie wiem, o której dojadę do miejsca docelowego, jak szybko się uwinę i kiedy będę mógł skoczyć na chwilę w góry dla was. Więc moi drodzy, pamiętajcie, za tydzień o 19.30, 16 już rozmowy z przewodnikiem tatrzańskim i opowiem wam, jak zostać przewodnikiem tatrzańskim oraz powiem wam, co mi się podobało, nie podobało i co bym zmienił w moim kursie. Moi drodzy, zatem co? Do zobaczenia już za tydzień, a teraz wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jesteście świetni, dziękuję, że tak licznie jesteście i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!